Aż 39 medali zdobyli w minionym roku lekkoatleci z Radomia. To znakomity wynik, już kolejny rok potwierdzili oni swoją znakomitą dyspozycję i przynależność do czołówki. To jest chyba utrzymanie pasy, tak? Widać, że ta praca postępuje na właściwie w każdym roczniku i to wychodzi. Jeśli się dobrze pracuje, to są te efekty. No i tu kolejny raz trzeba pochwalić cały system, klub, całe środowisko, które naprawdę świetnie pracuje, czego owocem są medale właściwie na wszystkich możliwych imprezach. Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a wcześniej dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą, pogratulował wyników radomskim lekkoatletom. W uroczystym podsumowaniu roku 2022 wzięli udział przedstawiciele klubów RLTL Optima Radom i Technik Radom. Co warte podkreślenia, wszystkie medale zdobyli zawodnicy wychowani w Radomiu. To wszystko wywalczone przez ludzi, młodych ludzi, którzy tutaj od czwartków lekkoatletycznych zaczynali karierę, wszyscy z Radomia bądź z okolic. Po tym klubie najlepiej widać, jak warto inwestować w sport w sposób taki mądry, bez przesadnego rozpasania i wydawania pieniędzy lekką ręką, bo tutaj każda złotówka oglądana dwa razy przynosi bardzo dobre efekty. To był najlepszy rok w historii radomskiej lekkoatletyki. Jak wiemy, był medal i na Mistrzostwach Europy, wiele złotych medali. Drużyna w rankingu takim ogólnopolskim też zajęła wysokie miejsce. W zasadzie na Mistrzostwach Polski byśmy na medalowym miejscu w sumie punktowej. No i trzeba przyznać, że to wszystkie te medale były zdobyte przez Radomian wychowanych od czwartków lekkoatletycznych, co też w skali, nawet jeżeli chodzi o ogólnopolską skalę, jest bardzo, bardzo dobrym wynikiem. Radomianie zdobywają medale nie tylko na krajowym podwórku, ale też na arenach międzynarodowych. Przykładem jest choćby Martyna Kotwiła i jej srebrny medal Mistrzostw Europy Seniorek, zdobyty w sztafecie. Dorasta świetne pokolenie lekkoatletów, które już jest w reprezentacji, już ma medale. Tak jak piękny powrót w tym roku Martyny do dobrych wyników. I mam nadzieję, że to jest jakiś tam początek bardzo dobrej kariery, również indywidualnie. No, lekkoatletyka to jest jedna z najpopularniejszych dyscyplin sportowych w ogóle na świecie, więc tutaj ta konkurencja jest gigantyczna. Każdy medal na podwórku krajowym cieszy, ale jeszcze bardziej cieszy to, że nasi zawodnicy już reprezentują kraj na arenie międzynarodowej, no i robią to z sukcesami. Ja liczę na to, że wśród tych młodych ludzi, którzy dzisiaj są na podsumowaniu sezonu, w nadchodzącym sezonie już pojawią się kolejni, którzy pojadą podbijać lekkoatletyczne stadiony Europy, a może i świata. Objętych szkoleniem centralnym jest ponad 20 radomskich lekkoatletów należących do kadry A i B. Nie wiem, czy jest jeszcze taki klub w Polsce, który aż tak szeroko szkolił w różnych kategoriach wiekowych, od juniora młodszego po seniora, i posiadałby taką dużą ilość zawodników w kadrze. Niedawno szkoleniowcem lekkoatletycznej kadry B został Artur Błasiński. To jest konsekwencją pracy wielu osób, nie tylko mojej, ponieważ tutaj, tak jak mówię, lekkoatletyka niby sportem jest indywidualnym, ale to także jest sport drużynowy, sztafety. Mam przekazywanych zawodników już na etapie wczesnoszkolnym od moich kolegów WF-istów i po prostu rozwijam ich talent, doskonalimy. Po kilku latach pracy potrafią osiągnąć takie wyniki, żeby się dostać do kadry B. Mam dużo już wychowanków, którzy są w tej kadrze B, czyli tak naturalną koleją rzeczy zostałem trenerem kadry. Sukcesy radomskich sportowców to też promocja dla miasta. To jest świetna promocja dla Radomia, bo nic tak nie buduje pozytywnego wizerunku jak uśmiechnięci młodzi ludzie, którzy odnoszą sukces i z dumą przyznają, że są z Radomia. Na lekkoatletycznym podsumowaniu roku 2022 nie zabrakło też przedstawicieli Radomskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki, w tym prezesa Marcina Waśniewskiego. Praktycznie każdy rok coraz lepszy, więc mamy nadzieję, że dalej to będzie w tym kierunku szło. No, młodzież jest zdolna, dać mocno trenują, kluby prężne, no tu głównie Optima Radom. Zgadza się, więc myślę, że wszystko na jak najlepszej drodze, żeby dalej można było te sukcesy kontynuować. Młodzi lekkoatleci w Radomiu pierwsze kroki stawiają na czwartkach lekkoatletycznych. Czwartki lekkoatletyczne, Radomska Olimpiada Młodzieży, no to są te takie podstawy lekkiej atletyki, skąd te dzieci powinny być wyciągane, brane do klubów, angażowane, zachęcane. Dużo nauczycieli przychodzi na te zajęcia, więc myślę, że idzie to naprawdę w dobrym kierunku.
Klub RLTL Optima Radom zajął 12 miejsce w klasyfikacji najlepszych klubów lekkoatletycznych w kraju w 2022 roku.